Wieczorne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Katarzyna Skrzyszowska. Witam serdecznie Państwa przed telewizorami i zapraszam na wieczorny przegląd informacji z regionu. W Opolu odbył się dziś wielki piknik Rodzina 800+, promujący waloryzację najważniejszego programu społecznego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Tysiące mieszkańców naszego regionu przyszły skorzystać z licznych atrakcji. Tomasz Gdula. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni tutaj całą organizacją. Też jakieś informacje, a tak po prostu zabawa dla dzieci. Dzieci mają dużo atrakcji. Gorąco jest, więc napoje są też dostarczone dla tych dzieciaków. No powiem, super. Na pikniku Rodzina 800+, atrakcji było mnóstwo. Z kilkoma tysiącami rodzin spotkali się tu politycy Zjednoczonej Prawicy. Także po to, by walczyć z dezinformacją i kłamstwami opozycji oraz sprzyjających jej mediów na temat podwyżki świadczenia 500+, o 300 zł. Prostowanie tego potoku różnego rodzaju dezinformacji, że ten program 800+ to tylko dla wybranych osób i to tylko i wyłącznie tych, którzy mają pracę, że to jest propagowanie marginesu jakiegoś społecznego. Tym bardziej, że skoro pod rządami Zjednoczonej Prawicy bezrobocie jest najniższe w historii, to i ów margines jest najmniejszy. Społeczeństwo, rodziny oceniają to bardzo wysoko, mamy odzew społeczny. Ludzie mówią, tak, to była oczekiwana rewaloryzacja, to po pierwsze, ale po drugie, co najważniejsze, to świadczenie było oczekiwane od wielu lat i dzisiaj jesteśmy na standardach europejskich. Szczególnie, że jego efekty społeczne są niezaprzeczalne. Program wcześniej 500+, dzisiaj 800+, to jest program, który zlikwidował największą hańbę trzeciej RP, czyli ubóstwo, głód wśród dzieci, szczególnie tych na obszarach wiejskich. Waloryzacja najważniejszego programu prorodzinnego rządu będzie kolejnym impulsem rozwojowym dla gospodarki, ale przede wszystkim wsparciem dla milionów polskich rodzin. Wiem, jak wiele rodzin cieszy się z tego, że idąc z duchem czasu, potrzeb, również 500+ zmienione zostaje, zwiększone na 800+, po to, aby wspierać polską rodzinę, wspierać polskie dzieci, polską młodzież. Świadczy to także o wiarygodności obozu rządzącego. Projekt Rodzina 800+, wcześniej 500+, jest to sztandarowy projekt Prawa i Sprawiedliwości, rządu Zjednoczonej Prawicy, który pokazuje dokładnie, dobitnie, że rząd Zjednoczonej Prawicy swoich obietnic dotrzymuje. Prace nad ustawą wprowadzającą program Rodzina 800+, dobiegają już końca. Jeśli Senat zdecyduje in gremio, że ustawa wyjdzie bez poprawek, to ona będzie od razu trafia na biurko pana prezydenta, no i standardowe 21 dni, ale przypuszczam, że pan prezydent tutaj nie wykorzysta całego terminu. A to oznacza, że ustawa może wejść w życie już na przełomie lipca i sierpnia, co da ZUS-owi sporo czasu na przygotowanie wdrożenia programu, by od 1 stycznia wypłacać wsparcie, które rodziny doceniają. Jest duże, oczywiście, tak. To jest dobra sprawa, bo to dzieciaki po prostu mają takie potrzeby, że czasami, bo wiem, jak synowa czasami narzeka, że na to brakuje, a tu się akurat tak się składa, że to fajna sprawa. Czy to przyda, żeby dla pielęgnacji, dla dzieci, szkoła, przedszkole trzeba też opłacić. Kolejne pikniki Rodzina 800+ zaplanowano w Brzegu, Nysie i Oleśnie. Tomasz Gdula, Kurier Opolski. Opole, jednodniową stolicą siłaczy. Dziś do stolicy regionu zawitali współcześni herkulesi z całej Polski. Jeden przybył nawet ze Słowacji. Na placu Kopernika wzięli oni udział w trzecich międzynarodowych zawodach o Puchar Polski Strongmanów. Zmagania obserwował Maciej Wójtowicz. Opony od pojazdów rolniczych oraz metalowe konstrukcje o wadze prawie 400 kg. Opolski plac Kopernika był dziś miejscem zmagań strongmanów biorących udział w kolejnych międzynarodowych eliminacjach zawodów Pucharu Polski. Zawodnicy są z całej Polski, są porozrzucani. Najdalej tutaj ze Suwałk jest Krystian Makowiecki, ze Słowacji jest Milan Sulan. Także zawodnicy parę kilometrów tu mieli, żeby dojechać. Aż 6 strongmanów rywalizowało ze sobą w martwym ciągu, podnosząc w ciągu 90 sekund łącznie ponad 4,5 tony żelaza. Inną konkurencją było przetaczanie olbrzymiej kilkusetkilogramowej opony. Wszystkich siłaczy łączy ogromna pasja do podnoszenia ciężarów, która towarzyszy im już od najmłodszych lat. Jako że pochodzę z rodziny, która miała gospodarstwo, zawsze trzeba było coś ciężej porobić i to wszystko mi przypadało. I tak z czasem nabrałem, powiedzmy, że miłości do podnoszenia. Nie ukrywam, że Mariusz Pudzianowski był takim momentem, powiedzmy, w którym stwierdziłem, że może się zacznę w to bawić. Gdzieś tam widziałem z nim filmiki, jak przerzucał opony, przeciągał tiry.
Bardzo mi się to spodobało, no i tak się zaczęła moja przygoda ze strongmanem. Udział w turnieju wymaga odpowiedniego przygotowania. Można powiedzieć, że siłacze doskonale znają ciężar bycia strongmanem. To wielopłaszczyznowy sport. Trzeba być i bardzo silnym, szybkim, wytrzymałym, wydolnościowym, tak? Ja trenuję między zawodami dwa razy w tygodniu. Raz na siłowni, raz na sprzęcie i tak się przygotowuję. Na sprzęcie, czyli na tym, co tutaj widzimy na placu boju. Jednak trening to nie wszystko. Ważna jest również odpowiednia dieta. Każdy strongman, powtórzę moje słowa, że w strongmanie nie ma jakiejś rygorystycznej diety. Wiadomo, oczywiście trzeba zjadać bardzo dużo białka, węglowodanów, ale my tego nie liczymy co do grama, co do kalorii. Po prostu musimy się najeść, żeby mieć siłę dźwigać. Jedną z jurorek dzisiejszych zawodów była Katarzyna Nowacka, wielokrotna uczestniczka konkursów Bikini Fitness. Głównie kobiety prezentujemy swoją prezentację sceniczną, swoje ciało na scenie. Jest panel sędziowski, który ocenia wybrane poszczególne kategorie, kanony nasze. No wiadomo, oceniają przede wszystkim sylwetkę, ale też wygląd, no ogólnie całe ciało, jak się prezentuje. Zmagania strongmanów wzbudzały szacunek oglądających zawody mężczyzn, zaś oczy pań cieszyła ich imponująca muskulatura. Bardzo fajni mężczyźni, tacy duzi, nie? Także no, fajni. Mój mąż nie jest też mały, także bardzo za takimi mężczyznami przypadam, a najwięcej, żeby ich było. Finał zawodów odbędzie się już 3 września w Krośnie. Maciej Wójtowicz, Kurier Polski. Od przedwczesnej śmierci Eryka Murlowskiego, mistrza jiu-jitsu, minęło 10 lat, ale założona przez niego szkoła dalekowschodnich sztuk walki wciąż się rozwija. Jej nestorzy i uczniowie spotkali się w Rogowie Opolskim, by uczcić pamięć swojego nauczyciela. Centrum Kobudo Kenkyukai, a więc studiów nad dawnymi sztukami walki, świętuje w tym roku 35-lecie, ale członkowie organizacji spotkali się głównie z innego powodu. Co roku organizujemy w pobliżu daty 19 lipca, to dzień urodzin, żeby upamiętnić, że tak powiem, pamięć naszego mistrza. Ściągamy przyjaciół, znajomych i 2 dni sobie ćwiczymy. Rozmawiamy, wymieniamy się doświadczeniami. Założycielem Kobudo Kenkyukai był Eryk Murlowski, mistrz jiu-jitsu i certyfikowany instruktor grup antyterrorystycznych, który zmarł po ciężkiej chorobie w 2013 roku. Wtedy stery w Kobudo przejęli jego najlepsi uczniowie, Robert Bober i Waldemar Przemus. A czym jest jiu-jitsu? Systemem sztuk walk, który obejmuje wszystkie walory walki, metody walki z bronią, bez broni, w pozycji siedzącej czy stojącej, po prostu z dystansem, bez dystansu. Eryk Murlowski założył też w obrębie Kobudo system Shin Yoshinden Ryu Yawara, opierający się na 3 filarach – wejściu, wychyleniu i kontroli. Dużą rolę odgrywają w tym systemie uciski na wrażliwe punkty w ciele przeciwnika. To jest ciągły rozwój sztuka walki. Moim generalnym stylem jest karate. Przyjeżdżam tutaj, ponieważ tutaj zbieram doświadczenia z jiu-jitsu, z iaido i cenię sobie to. Przez lata treningi odbywały się w salce w Chrzelicach, skąd pochodził Eryk Murlowski. Od paru lat odbywają się jednak w znacznie większej sali, w Rogowie Opolskim, przy domu Roberta Bobera. Duża sala, 100 metrów, zaplecze w postaci szatni, natrysków, toalety. Dostępna sala 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Darmowa. Centrum Kobudo Kenkyukai szeroko odwołuje się do japońskiej tradycji, łącząc ją jednak z nowoczesnością. Jego członkowie podkreślają, że techniki samoobrony mają być realistyczne i skuteczne. Bartosz Sadliński, Kurier Polski. Już w środę zapraszamy na premierę wyprodukowanego przez TVP3 Opole filmu dokumentalnego Zbigniewa Górniaka Do okopu marsz. W 25-lecie wielkiej społecznej akcji na rzecz obrony województwa opolskiego związane z tym wydarzenia wspominają liderzy Obywatelskiego Komitetu Obrony Opolszczyzny, dzięki którym Opolszczyzna przetrwała na mapie Polski. Gdy rząd Jerzego Buzka zaproponował nowy podział administracyjny Polski na 12 regionów i rozparcelowanie Opolszczyzny między Śląsk i Dolny Śląsk, pospolite ruszenie w obronie naszego województwa stało się socjologicznym fenomenem, który zadziwił cały kraj. Wymyśliłem tą nazwę OKOP, Obywatelski Komitet Obrony Opolszczyzny. OKOP kojarzy się z budowlą obronną i podkreślam jeszcze jedną rzecz, że w tym okopie no to przez te pół roku to siedzieli Polacy, Ślązacy, Niemcy w jednym okopie. Często siedzieli w okopach, ale po przeciwnych stronach. Ćwierć wieku temu w obronie większości z 49 likwidowanych wówczas województw stawały tylko wąskie elity, pracownicy urzędów wojewódzkich i pokrewnych instytucji broniący swoich stołków. Zupełnie inaczej było na Opolszczyźnie.
Problemem było to, że wmawiano, że jest to bunt elit. I wtedy ja sobie przypomniałam taką akcję Kotańskiego, Marka. On zrobił łańcuch czystych serc. I tak sobie pomyślałam, że to by było to, gdyby nam się udało taki łańcuch stworzyć, no to byśmy udowodnili, że jednak to są ludzie, prawda? Zwykli ludzie z województwa. W obronę wojewódzkiego statusu opolszczyzny zaangażowały się dziesiątki tysięcy zwykłych ludzi, politycy i muzycy. Ja się tu urodziłem, nie bogaty Śląsk jak ty, jestem Ślązakiem, dumny aż wielka. Ludzie wychodzili na ulicę w żółto-niebieskich opaskach w barwach województwa i z transparentami. Ogromne było zaangażowanie Opolan w każdym wieku, także młodzieży. Około 5 tysięcy dzieciaków chodziło w tym czasie po Opolszczyźnie, informując o tym, że jest obrona Opolszczyzny. Taki ówczesny internet. Fenomenem była też skala poparcia dla istnienia województwa wyrażona podpisami jego mieszkańców. Wyszli na Krakowską, to w ciągu paru minut zabrakło im papieru na to, żeby ludzie złożyli podpisy. Byli zdumieni, jak to szybko idzie, jak ludzie rozumieją tą wartość, że chcą nam zabrać no, coś, co jest nasze. Jeden z największych rolników w Węgrach podczas tego spotkania dziennikarzy mediów ogólnopolskich mówi, niech Kulesza nam nie miesza. I od tego czasu to było takie podstawowe hasło podczas tych walk o obronę Opolszczyzny. Chodziło o profesora Michała Kuleszę, architekta reformy, która miała podzielić Polskę na 12 regionów bez Opolszczyzny. Dziesiątki podobnych wspomnień zawiera film Do okopu marsz. Jak bardzo zmieniły się domy, ulice, samochody, odzież, my sami, fryzury, wszystko. Oczywiście zmieniło się na lepsze. My jesteśmy bogaci, żyjemy w dużo ładniejszym, lepszym świecie. To była pierwsza refleksja. A druga to właściwie takie pytanie, czy dziś możliwa by była taka jednomyślność w obronie województwa? Czy dziś, gdy żyjemy ciągle w tych swoich nienawidzących się wzajemnie bańkach, potrafilibyśmy się tak jak wtedy zjednoczyć i iść do tego okopu? Premiera filmu Do okopu marsz już w najbliższą środę o godzinie 19:10 w TVP3 Opole. To już wszystkie informacje w naszym wieczornym serwisie. Jutro na pierwsze wydanie Kuriera Opolskiego zapraszamy o 10:30. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i życzę spokojnej nocy.